Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni uczniowie. Mam zaszczyt w imieniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przedstawić informację na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich. Ustawa, jak dla przypomnienia, ma funkcjonować 20 lat od roku 2020, od roku 2003 do 2023 roku i jej zadaniem jest zapewnienie środków i właściwych procesów postępowania, aby utrzymać ochronę brzegi w dobrej kondycji, żebyśmy mieli dobre plaże i żeby klify nam się nie zawalały. Rok 2011 był kolejnym rokiem realizacji ustawy z 28 marca 2003 roku, Dziennik Ustaw nr 67, pozycja 621. W 2011 roku z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z ochroną brzegów zaplanowano 54 805 tysięcy złotych. Działania obejmowały budowę, remont trwałych umocnień brzegu, monitoring, a także zasilanie plaż w piasek poprzez refulację. Finansowanie zadań w ramach wyżej wymienionej ustawy przez urzędy morskie wyniosło 53 762 186, co stanowiło 98,1% kwoty zaplanowanej. Niewykorzystane środki, czy niezaangażowane w wysokości trochę ponad 1 000 000 zł, 1 042 814, spowodowane było częściowo trudnymi warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, które uniemożliwiły dokończenie wykonania pewnych prac, lub korzystnymi ofertami przetargowymi. To znaczy się, że uzyskano oszczędności w stosunku do wcześniej zakładanych wydatków. Rzeczowo, częściowo nie wykonano zadania na remoncie i odbudowie ostróg w Kuźnicy i Chałupach, natomiast częściowo również nie wykorzystano środków przeznaczonych na sztuczne zasilanie na wybrzeżu w okolicach Łeby. Wyjaśnienie szczegółowe tego stanu rzeczy przedstawiamy w konsekwencji obowiązków i władztwa, które wypełniają poszczególne urzędy morskie, a więc Urząd Morski w Słupsku wykonał wszystkie swoje wcześniej zaplanowane zadania z wyjątkiem sztucznego zasilania na 180 i 182 kilometrze w okolicach Łeby. Wartość niewykorzystanej kwoty stanowiła 656 tysięcy. Na całość przeznaczono 3 miliony 600. Sztuczne zasilanie uniemożliwiły warunki atmosferyczne, stąd zadanie to zostało przeniesione na rok 2012 i w tej chwili już te prace zostały zrealizowane. Pozostałą część niewykorzystanych środków to, jak już wspomniałam wcześniej, Kuźnica, remont i odbudowa ostróg w ilości sztuk 6, kontrakt i drugie, remont i odbudowa ostróg w rejonie chałupy Kuźnica, również w ilości 5 sztuk. Kontrakt z wykonawcą podpisany był dosyć późno ze względu na pewne trudności związane z ogłoszeniem przetargu na tę usługę. Umowa została podpisana dopiero 21 listopada 2011 roku. To spowodowało, że narażony był ten kontrakt na warunki
hydrometeorologiczne. W tym wypadku wysoki stan wody uniemożliwił prace remontowe na tych ostrogach. Pozostałe zadania zaprogramowane na rok 2011 zostały wykonane zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym. Ja może nie będę już opisywała więcej szczegółowych zadań. Chciałam jeszcze tylko dodać, że w roku 2011 po raz pierwszy udało się nam zakontraktować również projekty w zakresie ochrony brzegów z funduszy europejskich, z funduszu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. I te zadania będą realizowane w roku 2012. Są to kwoty, które mocno przewyższają nawet zaangażowane pieniądze tylko z budżetu państwa. Złożenie informacji o realizacji programu wieloletniego Ochrona Brzegów Morskich wymaga również złożenia harmonogramu planowanych zadań na rok bieżący. Chciałam poinformować Wysoką Izbę, że na rok 2012 z budżetu państwa zaplanowano prawie 70 milionów na zadania związane z ochroną brzegów, z czego około 50 milionów to są pieniądze przeznaczone na inwestycje, czyli umocnienia, na remonty odbudowy ostróg, na budowanie opasek brzegowych, na wzmacnianie klifów, na opasek narzutowych z kamienia, częściowo na monitoring oraz 20 milionów na zadania tak zwane wydatki bieżące i są to najczęściej pieniądze przeznaczone na uzupełnianie plaż w piasek pobierany z morza, czyli na refulację. Dziękuję bardzo.